nie idziemy. Okej. Ale słyszysz to? Tak. Co to takiego jest? Przed chwilą słyszeliśmy... Jakby jakoś... Tak, jakiś przerażający dźwięk. Pochodzi stąd. Kochanie, ty ze mną? Cicho. Słyszysz? Przestało. Przestało. Jak zawsze. Znowu to samo. Nie rozumiem. Mordo! Ej, to jest chyba najmocniejsza akcja, jaką dostaliśmy do tej pory na naszego maila agencjatajemnicmapa@gmail.pl, nie? Stary, to jest nawiedzony dom? O co chodzi? Nie? Tak, to jest nawiedzony dom. Ta sprawa jest wielka. Ej, ale akurat nie ma Zipka, no nie? No właśnie, stary, akurat Zipek pojechał na urlop, widzowie, teraz, także we dwójkę będziemy z Ernestem prowadzili tą serię. Stary, musimy się ogarnąć. Tak, w takim razie sprawdź adres i od razu idziemy i pakujemy wszystkie potrzebne rzeczy. Mordo, mordo. I lecimy tam. Mordo, my tam najprawdopodobniej zostaniemy na noc, nie? Także weźmy te walizki, co mamy takie fajne, takie amerykańskie duże walizki mamy. Dobra. No, stary, wjechać ze stylem. Dobra, nie? Dawaj, dawaj, nie ma czasu do stracenia. Dobra. Zobaczcie, to jest dokładnie ten dom, do którego mamy przyjść na naszą tak naprawdę kolejną sprawę, żeby ją rozwiązać. I szczerze mówiąc, no to dziwię się trochę, że go kupili, bo on od razu wygląda jak nawiedzony. Stary, więc stary, strasznym domem. Ja myślę, że to będzie typowa sprawa nawiedzonego domu, stary. No. I tyle, nie? Ma kołatkę, nie ma dzwonka. To jest też creepy. Stary, ja ze zewnątrz wyglądam. Wiesz, patrzę, czy coś tu nie ma. Buda z psem, mam nadzieję, że jakiś pies zaraz na nas nie wyskoczy, stary. No z tego co wiem, oni się dopiero wprowadzili, więc tutaj ogródek nie jest w ogóle ogarnięty i tak dalej. Jeszcze są jeszcze poprzednich właściciel. Tak, jeszcze nie zdążyli w ogóle tutaj nic ogarnąć chyba. Dobra, to co? No, dawaj. Ale głośne to jest. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Wejdźcie, wejdźcie. Miło, no że jesteście. Dobra, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Super, że tak szybko. Wcześniej przyjechaliście, super, to ja pójdę, zrobię jakieś herbatę, przygotuję coś, jakąś przekąskę. Wejdźcie, tak? Wejdźcie. Dobra. No, na nagraniu, które pan nam wysłał, to widzieliśmy jakąś piłę mechaniczną z piwnicy. Czy dzieją się jeszcze jakieś inne rzeczy? Dzieją się. Stary, poczekaj, nie tak szybko. Wiktor. A, właśnie. Stary, na spokojnie. Cześć. Zdejmiemy rzeczy, rozbierzemy się szybko i ten, i przejdziemy do spraw. No dobra, dokładnie. Ja no super, że przyjechaliście tak szybko. No, po tych nagraniach, które dostaliśmy, po tym nagraniu tak naprawdę jednym, które dostaliśmy, stwierdziliśmy, że no to nie może być takie, że to jest bardzo pilne. No, no nie spodziewaliśmy się, że w ogóle coś takiego będzie miało miejsce. No, ale... Znaczy, bo z naszego doświadczenia dużo spraw okazuje się tak naprawdę... Nie wiemy, czy to będzie do końca nawiedzenie. Może to będzie jakiś sąsiad wasz, bo jesteście nowi w okolicy, nie? Więc może... Byłoby świetnie, albo poprzedni właściciele... Właśnie, poprzedni właściciele, to jest też często sprawa, że po prostu chcą wykurzyć i z powrotem odzyskać to, za co wy im zapłaciliście. Dlatego zawsze najpierw badamy, czy to w ogóle jest jakaś, nie wiem, zjawisko paranormalne. Wykluczamy właśnie takie rzeczy, a jeżeli coś okaże, coś złego, no to wtedy wkraczamy pełnym kalibrem. Dokładnie. To czekaj, to jedzonko się robi, to możemy zobaczyć pierwsze miejsce. Tak, właśnie, można od razu zacząć. No. W zasadzie to możemy zacząć w tej skrzyni. Już tutaj? Tak. No ona wygląda zwyczajnie jak skrzynia, ale no nie wiem czy... Stary, nie otwieraj jej może teraz. A coś tam jest w środku w tej skrzyni? Nie wiemy, bo to nie jest nasza skrzynia, ona już tu była. To jeszcze Problem jest taki, że ona tutaj nie była wczoraj. Nie da się jej otworzyć. Ona jest w tej skrzyni. To jest jakby przyspawane. Tutaj jest kołatka popsuta, a to jest zyspawane. Ale słyszysz to? Co? Za sekundę. Stary, tej skrzynki nie było wczoraj. To jak to? A gdzie ona była? Ona była w tutaj. Tu w przejściu stała? Nagle znalazła się tutaj. Obudziłem się rano, patrzę, nikt jej nie przenosił. Ani ja, ani żona. No nie, no tym przecież bardziej tego córka. Się podnieść w ogóle nie da. No nie da, się, no. Da się przesunąć, ale to... Bez dźwięku ciężko, nie? To jest bardzo dopiero, ciężko, to jest dopiero jedna rzecz, która się dzieje w tym domu. Aha. To jest dopiero jedna rzecz. Wczoraj była tutaj, dwa dni temu była w salonie. Czyli codziennie jest w innym miejscu, codziennie rano? Tak, się rano. Budzimy się i znajduje się po prostu w innym miejscu. Dzisiaj tutaj. Okay. Zagadka nawiedzonej skrzyni. Nawiedzonej skrzyni tutaj jeszcze, z tego co pan Jacek mówi, to jest jeszcze wiele innych nawiedzonych rzeczy. Stary, na filmiku przecież ta piła mechaniczna była, co pan nagrywał. Tak. Że pan otworzył drzwi, stary, nikogo nie było. A gdzie to było? W Chimicy. Gdzie? Okay. Tam teraz od razu? Czy jeszcze coś jest po drodze? Tak, to chyba było tędy, z tego co pamiętam z filmu właśnie. No. Jeżeli się nie boicie, to... To jest stary, prowadź. Zobaczmy. Dobra, no idziemy.
To wygląda jak opuszczona szkoła, w której kiedyś nagrywaliśmy. Naprawdę. Znaczy ogólnie bardzo ładny dom, ale faktycznie kojarzy się z takimi tego typu rzeczami. Szczerze mówiąc, to dobrze, że jesteś tu samym, tam nie chciał. Nie no, to jasne, już idziemy. Wow. Jak to? Taki dom, a ma taką piwnicę? Mocno. Dawaj, stary, idziemy. No to jest bardzo dziwne. Okej, okay, kto wchodzi pierwszy? Chcesz, no stary, no agencja tajemnic. Nie żadnych obietnic. Okej, okay, czyli tak naprawdę stąd dobiegał ten dźwięk. Tak. Mhm. Czyli jest coś... Piła mechaniczna. Idź zobacz tam, ja idę zobaczyć tutaj, stary. Aha, dobra. Patrzcie na to. Tutaj jest manekin, a po ostatniej serii ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Nie no, na pewno da się to jakoś racjonalnie wyjaśnić. Nie, mamy nadzieję. Ale zobacz, tutaj jest pajęczyna. Jeżeli je otworzymy i ta pajęczyna się nie rozerwie, znaczy, że mógł ktoś tędy wchodzić. No, nie rozerwała się. Ernest, u mnie czysto! Czyli faktycznie, mimo że jest tutaj pajęczyna, to to okno mogło być i tak używane i tędy mógł się ktoś potencjalnie dostawać do domu. I... A, zarąbiście. Tylko skąd miał piłę mechaniczną i czemu miałby jej używać w piwnicy? Ej. Żeby wystraszyć tylko i wyłącznie. Ja to wiem, stary, to jest bardzo łatwa zagadka, zobacz. Co? Zobacz, jak to jest rur wszędzie. To na pewno te rury robią takie dźwięki. Mm. Zagadka rozwiązana, chodźmy, stary, już. Miłosz, po prostu się boisz, przyznaj się. Nie. No ale rury by nie przyniosły skrzyni. Właśnie, o. Rury by nie przeniosły skrzyni. Czyli ktoś mógł wchodzić tym oknem i schodami w górę, a następnie robić te dziwne rzeczy w całym domu. Tak, tylko że jest coś więcej. No to... Ściana. Ściana? A, ale co? W sensie... A to tego nie wiem. Dziwne odgłosy dochodzą. Nie wiem, czy ktoś jest w ścianie, czy nie. Czasami jak się puka. Nie, ta jest dosyć pełna. Ale ona jest pełna. Mówisz o tej ścianie? Nie, nie mówię o tej konkretnie. Możemy zaraz ją zobaczyć. No to chodźmy tam. Bo to sorry, no ty już chyba mamy wszystko, nie? No w tamtej części nic nie ma. I tak potem jeszcze musimy przejść przez cały dom i tak naprawdę wszędzie poustawiać kamery, wszystko zobaczyć jeszcze raz, więc teraz tylko musimy dokładnie wiedzieć, gdzie są te miejsca, które dokładnie są teoretycznie nawiedzone. No poznajemy dom. Jeszcze dobra, jeśli chodzi o te piwnice, aha, to miejsce. To? Tak. Kilka razy słyszałem śmiech dochodzący. Co? To jest piec, stary! To jest piec? A może jakiś tunel jest w środku? Może ktoś chodzi tędy? Halo? Ktoś bardzo mały? Nie. Nie wydaje mi się. To jest dziwna sprawa, widzowie. Naprawdę. Nie, kurde. Nie, jest nie tutaj boimy. Mega strasznie. Ile tam jest robaków? Już weź to nagraj. Czekaj. Zobacz, tam na, jakby na górze tego. No, stary, wygląda jak jakiś piec do pizzy porządny. Piec do pizzy? W sumie no, zjadłem pizzę, stary. Dobra, idziemy na górę. Aha. Dawajcie. To tutaj. Aha. To jest kuchnia? Tak, proszę, wejdźcie. Ja już idę. Stylek. Tak. Dobra. Już szykuję. I to jest ta ściana z tym dywanem? Faktycznie pusta. Pusta. No, ten jakby to całe jest puste, stary. Aha. To jest sam gips. Czy może w tym być jakieś przejście pomiędzy ściankami gipsowymi na przykład? Słyszeliśmy nawet jak ktoś tam płacze. Co? Płacze z ściany tak jeszcze? Płacze tak, i one są raz puste, raz pełne tak, i w ogóle bardzo dziwnie się jakieś jęki słychać. No, ja nie wiem czy im trochę nie odbiło, bo tutaj był kot jak wchodziliśmy. Nie, koty przecież płaczą jak dzieci. Koty płaczą jak... A no, faktycznie. Co ty mówisz? Zobacz, to po co ty zasłonięte całą. Właśnie, ale to jest wszystko zasłonięte, stary. Tutaj musi być jakiś sekret w środku. W żadnym innym miejscu domu czegoś takiego nie ma. Jedyne logiczne wytłumaczenie jest takie, że ta ściana jest smutna. I po prostu płacze, bo jest jej smutna. Tak. Może ty musisz ją przytulić, stary. I tak trzeba czekać do nocy, żeby to wszystko się uaktywniło, tak? Bo to wszystko dopiero w nocy się dzieje. W dzień? W większości w nocy. W większości w nocy, okej. Okay. Czyli w nocy coś sprawia, że ten dom ożywa. Nie wiem, no stary, horrory nie raczej są w nocy, także no każdy nawiedzony dom jest... Jak ma się coś dziać, to w nocy. Dobra, to wiecie, znaczy, co, ja was no może zapraszam, bo tam przygotowałam poczęstunek i najlepiej ja pokażę wam filmiki, jakie nagrałam. A macie jeszcze więcej macie filmiki? O kurde, dobra. No to jest jeden widzieliśmy, ale tylko jeden był załączony. No. Dobra, to zobaczmy całą resztę materiału. To jest mega ważne, no. O, dziękujemy bardzo. Bardzo nam miło. Kurde, ja tu w sumie zgłodniałem, stary. Tak bez śniadania od razu wystrzeliliśmy do państwa. Proszę się częstować. Dobra, to zobaczmy te nagrania. Mhm. Okej. Okay. One są, czekaj, no to muszę tu ostatnie. Słyszycie to? Faktycznie, no. To samo.
To jest ta sama ściana. Mm-hmm. Słychać jakieś nie pukanie. Aczkaj. Nie, nie wiem, czy płacz usłyszałem, chyba nie. Bardzo cicho jakby. Mm-hmm. Dobra, faktycznie mega dziwne, ale w nocy tu jest dużo straszniej, co nie? Jezu, sorry, ten dom w ogóle inaczej wygląda. Mm-hmm. To wszystko jest totalnie inaczej. Dobra, dawaj następny. A to jest... też się rzeczy działy na następnym filmie, także... Dobra. No. No tak. Idzie? Jezu, drzwi są. Jak trzepnęły od razu. Oddaję telefon, proszę bardzo. Stary, według mnie, no co, zostało nam zostać na noc. Państwu pomożemy, zobaczymy przez noc. Najpierw tak, ja proponuję, stary, zostawmy nasze rzeczy. Mm-hmm. Jak państwo śpią, czy... Ja już powiem, bo tak, ponieważ bardzo dużo rzeczy dzieje się też w sypialni. Ja przygotowałam sypialnię, żebyście wy zostali tutaj na noc. Aha. My sobie pójdziemy na górę, tak, dzisiaj tak. Będziemy aha, spać tak, na górze, tak. A wy będziecie mogli tutaj się rozgościć i... Mhm. No, dobra. Tak zrobimy. Super. To zostaniemy w tym pokoju. A bo tam jak wchodziliśmy był jeszcze jeden pokój, co to był za tak, pokój? Tam jest pokój naszej córki, także jak będziecie chcieli obejrzeć, to też on jest do waszej dyspozycji, żebyście mogli zobaczyć. To stary, zróbmy może tak, że ja zostanę tu, albo ty zostaniesz tu i któryś z nas pójdzie jeszcze tam do córki. Dobra. Bo z dziećmi zawsze jest coś nie tak w horrorach, nie? Ja to mało, jest horror, ja mało, przez, ja mało, nie strasz mało tutaj wierzę, ludzi. Że ten nie strasz jest... ludzi, Wiktor. No wiem, sorki. To co, zostawiamy rzeczy? I stary, no tak, zostawimy no. Kamery, zostawimy rzeczy, rozstawimy kamery, zobaczymy. Dzień. No, dokładnie. Więc teraz to zróbmy. Musimy zacząć pracę od razu, żeby w nocy może uda nam się od razu rozwiązać całą tą sprawę. Czyli teraz musimy się wprowadzić do naszych nowych pokoi, w których dzieją się te najbardziej porąbane rzeczy. A oni się wprowadzają tam na górę, bo z tego co rozumiem, to góra nie jest po prostu wykorzystywana też i w ogóle tak. Nie dzieją się tam dziwne rzeczy, nie? No. Wszystko co pokazywali. Ale wiesz, na dole. Oni też są nowi, może nie wiedzą, może góra też jest jakaś opętana, no, ale na tą chwilę wiemy, że na pewno ta sypialnia i ta sypialnia i w ogóle ten cały dół no jest nie tak. I jeszcze stary, pomiędzy naszymi pokojami jest skrzynia nawiedzona. Ja wolałbym spać w tym pokoju, bo w pokoju dzieci zawsze, ja nie chciałem przy nich tego mówić, ale dzieją się bardziej porąbane rzeczy. Ja tam śpię, stary. Dobra, papier, kamień, nożyce. Przegrany śpi w pokoju dziecka. 3, 4. Spokojnie, będę spał z tobą, Ernest. Co my tu mamy? Geografia. Przerażające jest to łóżko. Walizki. Stary, jest to dziwo zarąbiście wygodne. Dobre. Ej, gin. Dobra, to ja z tobą będę. Wiesz, jak tu się dobrze nagle leży? Naprawdę fajnie. Jeszcze z TV-ka odpalę. Kozak. Tutaj są kamery. O, dobra. No, kamery trzeba będzie też rozstawić zdecydowanie. Jak twój pokój? Bardzo fajnie, mam kamery. Ty masz tam wszystkie inne nasze przyrządy, prawda? Tak, są w torbach naszych. Okej, okay, super. No, nie wiem, w sensie bardzo fajny jest ten pokój ogólnie. Kanapa, tutaj mam telewizor. Tylko, że Miłosz, jak my się tutaj zmieścimy? Stary, to jest mój pokój. Okej, okay, fajnie. On jest mega spoko. Mhm. Nasz sprzęt jest tu. Łóżko jest mega wygodne. Tak? Co się stało? Co się stało? Co to jest? Co się stało? Zobacz! Boże! Krzesło, jedzenie? To pani opuściła? Co im stało? Jedzenie to ja opuściłam, ale ta lalka! Ona była w całości! Przecież nasza córka by tego nie zrobiła! Ale... Lalka? Faktycznie. Mój Boże! To jest... Lalka z drwaną głową, człowiek! Tak. Musicie nam powiedzieć, widzicie sami. To na pewno nie był kot teraz. Jeszcze. Nie. Ej, ale jest środek dnia, przecież dziwne rzeczy miały się dziać w nocy. I na pewno nikt nie mógł się tutaj dostać poza nami przecież. Dobra, wiesz co? No. Musimy tak, po pierwsze porozmawiać z córką, czy ona tutaj gdzieś jest w ogóle? Właśnie, córka jest w szkole, gdzie jest córka? Ona powinna bawić się na podwórku. A, gdzieś na podwórku, okej. Okay. Musimy pogadać też z córką, czy ona czegoś nie widziała. Możemy z córką normalnie porozmawiać, tak? Tak, oczywiście! A potem musimy zamontować już teraz wszędzie kamery. Stary, czyli mówię, że to jest? Córka się tu bawi. Ej, tak, faktycznie, zobacz. O! Coś robi, no. Okej. Okay. Myślicie, że trzeba z nią pogadać o tym? No, tak, stary, no, idziemy zaraz do niej. Każdy świadek się liczy, dzieci tym bardziej tak naprawdę. No. Dlatego, że dzieci widzą rzeczy, które nie są dostrzegalne dla dorosłych tak naprawdę. Ej, macha komuś. Co? No patrz, komuś macha, stary. Nie widzę go, bo jest tutaj już szyba. Jak to macha? Widzisz, pomacha ma komuś i idzie. Idzie do studni. Idzie do studni. Dobra. Idziemy tam szybko, chodź, stary. No. O, jest, zobacz. O, dobra. Cześć. Siemanko. Piątka, cześć, Wiktor. Piąteczka. Bawisz się tutaj? Właśnie. I co, sama? Co robisz? Nie? Bawisz się z moim przyjacielem, który mieszka w studni. Przyjacielem, który mieszka w studni? Przyjaciel, który mieszka w studni, że tutaj? Halo?
Kurde, to ma dużą chatę. Głęboką bardzo. To jest jakiś krasnoludek pewnie, no nie? No, jakiś krasnal no. Albo jakiś pająk, nie? Nie, stary, no nic tu nie ma, to chodź, wracamy. Tak, to jest mega normalny, no. No, no to baw się dalej. Chcesz, to ci jakąś piłkę przyniesiemy albo coś. A powiedz, bawisz taką lalką z włosami czasem? Nie, okej, okay, czyli no to nie mogła ona rozwalić, to jest jakaś nieużywana zabawka w ogóle. No, no, to nawet nie jest jej. Dobra. Dobra, piona, dzięki bardzo. Piąteczka. Oh yeah. Dobra. Dobra, kolejna misja. Rozstawić kamery w całej chacie, stary. Stary. A no. Ja zawsze jestem przygotowany, już wziąłem. Nice, daj ze dwie. I mamy trzy. Nie, mamy więcej, stary. Mamy jeszcze są jeszcze skrzyni. Skrzyni kilka, no to prawda. Nie wiem, co brałeś się tak do ręki. Gdzie je rozstawiamy, stary? Mordo, przede wszystkim skrzynia. Odpalimy ją wieczorem, bo teraz nie ma co nawet, żeby się... Albo nie, już teraz nagrywajmy, żeby wiedzieć, czy ktoś wchodzi do domu ewentualnie, jak mnie patrzymy. Siema. Hello. Dobra, zostawiamy ją tu. W każdej sypialni, stary, w twojej i w mojej sypialni. Dokładnie, w sypialniach jest mega ważne. No, może ja bym tutaj położył. Tu będziesz miał lepszy kąt, Wiktor. Nie, patrz. A to będzie niżej chyba. O, dobra, pod kątem nagrywa, więc powinno łapać cały pokój. Zobacz, no. Tak, dobra. Okay, teraz do mojego pokoju. Do twojego. Dobra, gdzie by to ustawić? W takim samym miejscu. Też może na szafie właśnie. O, albo na tej skrzyni. Tylko też pod kątem lekko ustawić, no tak, tak, żeby tak, widziało łóżko. Ustawić tak, żeby widziało drzwi dobrze. Stary, patrz. O, tak, idealnie. Masz kolejną. Dobra, kolejna kamera. Piwnica. No musimy zejść do piwnicy. Piwnica. Tak, dokładnie. Dobra, to już zostawiam ser włączone. Niech... Zaraz się ściemni, więc już niech to będzie nagrywane. Stary, idąc po drodze, jeszcze tą ścianę musimy zahaczyć. Tak, tutaj, czyli musimy nagrywać stąd jakoś. Podobno to miał to. Okej. No dobra, nie widać jej za mocno. No, nie widać, dobra. Zobie, mam specjalnie teraz latarkę z naszych poprzednich serii. Ale mocno. Stary, ona to jest najmniejsza i najlepsza latarka, jaką w życiu miałem. Ej, dobra, poświeć tutaj UV, stary. A, no właśnie, no, poświeć zapomniałem, UV. Że ona jest jeszcze UV. Jest tu coś dziwnego? O kurde! Ciekawy skąd dokładnie dobiegał w ogóle ten dźwięk, nie? No stary, wydaje mi się, że ten pokój, gdzie ty byłeś, jest najbardziej taki... To była piła mechaniczna, stary. No. Nie ma tu piły. Nie ma tu, ale są podobne narzędzia. Kamera. Manuki, wiecie co? Już ja bym kamerę ustawił tak, wejściu, żeby tutaj. Słuchać. I tak słyszała odgłosy i dodatkowo nagrywała ten kominek. A nie mamy aż tyle kamer, żeby tu kilku, więc dam ją po prostu tutaj. Idealne, patrzcie, satisfying. Patrzcie na to. Czekaj. Idealne, no. Oh yeah. Dobra, to już mamy tutaj wszędzie kamery, zostaje nam ostatnia. To rozstawimy ją tutaj. Będzie się położone. No. Generalnie rozmawialiśmy z państwa córką. Córka w porządku, bawiła się. Zaproszona nas do zabawy z jakimś kolegą wymyślonym, no ale to jak dziecko, także... Nie przyjęliśmy się tym za bardzo. Jest dzieckiem w końcu, więc to chyba no normalne. Tak, no tak. To co, Wiktor, chyba możemy iść do pokoju i tak naprawdę koniec na dzisiaj. No to no. Możemy iść, dawaj. Tylko tą kamerę jeszcze gdzieś. Ej! O jest!